Drodzy Państwo, to wszyscy srebrni laureaci, laureaci srebrnych cieszenianek wyróżnieni w 2019 roku. 15 wyróżnionych osób, 15 szczególnie wyróżniających się mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, ale wszyscy oczekujemy z niecierpliwością na to, aż ktoś zasiądzie na honorowym, środkowym miejscu, bo jeszcze jedno miejsce pozostało puste. Przed nami honorowa Złota Cieszynianka 2019. Danuta Kelik mieszka w Ustroniu i z nim związała całe swoje życie zawodowe. Niewątpliwie przełomem w ukierunkowaniu zainteresowań była nauka w Wiślańskim Liceum i spotkanie z wyjątkowym nauczycielem profesorem Janem Kropą. Za jego namową po raz pierwszy wystąpiła podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W czasie studiów pracowała już przy organizacji Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej. Po ukończeniu cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego została dyrektorem ogniska pracy pozaszkolnej w Ustroniu. Placówkę zorganizowała w całości od podstaw i wypromowała ją na wiodącą w regionie. Zespoły artystyczne osiągały najwyższe wyróżnienia. W nagrodę wyjeżdżały za granicę, występowały w telewizji. Dyrektora placówki doceniano wyróżnieniami, a także nagrodą ministra edukacji narodowej. W czasie kierowania placówką organizowała dla dzieci miejskie imprezy kulturalne, które do dzisiaj odbywają się w mieście, m.in. Miejski Konkurs Wiedzy o Ustroniu, koncert Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom. Przez 2 lata pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Była także współzałożycielem reprezentacyjnego zespołu Ustronia Estrady Ludowej Czantoria. Prowadziła estradę poetycką, a recytatorzy otrzymywali wysokie notowania. Niektórzy wychowankowie do dzisiaj rozwijają swoje pasje nawet zawodowe. W 1992 roku została naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Ustroniu. Również i tutaj pracę wydziału organizowała od początku. Przejmowanie placówek kultury i oświaty przez miasto, organizacja nowych wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, współpraca z 6 miastami partnerskimi i wszystkimi stowarzyszeniami działającymi na terenie Ustronia było bardzo absorbujące. Danuta Kenik urządzała dla zasłużonych ustroniaków benefisy i imprezy jubileuszowe, ekumeniczne wieczory kolęd, obrzęd ustrońskich dożynek, koncert Gdzie biją źródła. Znalazły stałe miejsca wśród ważnych wydarzeń artystycznych. Zorganizowała 8 edycji Festiwalu Miast Partnerskich. Blisko 25 lat pracy na tym stanowisku zaowocowało szeregiem cyklicznych imprez kulturalnych, które do dzisiaj są najważniejszymi wydarzeniami w mieście. Od ponad 20 lat odbywają się bowiem koncerty w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej, koncert charytatywny światowej sławy jazzmena Adama Makowicza, ustrońskie spotkania teatralne. Laureatka została wyróżniona m.in. odznaczeniem Zasłużony Działacz Kultury, brązowym i srebrnym krzyżem zasługi, statuetką Hanesy 2001 oraz czantoryjką za promowanie dziedzictwa kulturowego i ekumenizmu. Na zakończenie pracy zawodowej największą nagrodą i wielkim zaszczytem był zorganizowany przez działaczy kultury i przyjaciół koncert dedykowany Danucie Kenik pod tytułem Dziękujemy za kulturę. Od 3 lat prowadzi Ustroński Uniwersytet III wieku. Promuje słowa Wojciecha Młynarskiego. I chociaż życia popołudnie, jest cudnie. O wręczenie honorowej Złotej Cieszynianki bardzo serdecznie proszę pana Mieczysława Szczurka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, starostę powiatu cieszyńskiego oraz panią Gabrielę Staszkiewicz, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej i burmistrz Cieszyna. Walne zebranie członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, złożone z przedstawicieli gmin Ziemi Cieszyńskiej i powiatu cieszyńskiego, w dniu 14 października bieżącego roku dokonało wyboru laureata honorowej Złotej Cieszynianki 2019 i jest nią mieszkanka Ustronia pani Danuta Kenik. Laur honorowej Złotej Cieszynianki otrzymuje pani Danuta Kenik.
za upowszechnienie historii i kultury regionalnej ziemi cieszyńskiej, za wieloletnią, pełną oddania działalność na rzecz społeczności Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Pani Danuta to oczywiście również osoba, która od początku tworzy ten koncert, tworzy Cieszynianki, jest kierownikiem artystycznym tego wydarzenia, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego honorowego wyróżnienia, honorowej Złotej Cieszynianki. Wielkie brawa i gratulacje. Ja jeszcze proszę Pani Danuto w imieniu laureatów o słów kilka. Szanowni Państwo, cóż, 101 lat to piękny jubileusz Polski, ale też piękny dzisiejszy dzień dla wszystkich laureatów Oskarów Cieszyńskich, dla wszystkich laureatów Cieszynianek. Ten dzień 11 listopada 2019 roku zapisze się złotymi zgłoskami w naszych sercach i w naszej pamięci. Będziemy pamiętać to na pewno do końca swojego życia. Z tego miejsca chciałabym bardzo gorąco i bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich wyróżnionych laureatów władzom samorządowym gminy Ziemi Cieszyńskiej. Dziękuję bardzo serdecznie Zarządowi Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Zarządowi Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim pracownikom Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej z panem dyrektorem Bogdanem Kasperkiem na czele. Proszę Państwa, to wielka praca, żeby tą imprezę przygotować. Pięknie za to dziękujemy. Tak, oczywiście należą się wszystkim gorące brawa. Naprawdę z serca bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, profesor Jan Szczepański, światowej sławy socjolog rodem z Ustronia, we wstępie do przepięknej pozycji Korzeniami wrosłym w ziemię, którą polecam każdemu, kto jeszcze nie przeczytał, napisał we wstępie takie znamienite słowa. Każdy z nas zobowiązany jest oddać swojej ziemi to, co otrzymał od niej w procesie wrastania w tę ziemię, w czasie, kiedy chodził do szkoły podstawowej, średniej, na studiach, w okresie, kiedy podjął pracę zawodową, w relacjach sąsiedzkich, rodzinnych. I wszystko to winniśmy naszej ziemi cieszyńskiej oddać. Jestem głęboko przekonana, że nasi laureaci, zarówno ci wszyscy, którzy dziś zasiadają na honorowych krzesłach, jak i wszyscy ci, którzy przewinęli się w minionych latach przez scenę Teatru Cieszyńskiego, wypromieniowali do ziemi ojczystej, naszej, cieszyńskiej, wszystko to, co od niej otrzymali i z całą pewnością na miarę swoich sił, możliwości i zdrowia będziemy to czynić dalej. Proszę Państwa, na zakończenie mojego podziękowania chciałabym przytoczyć Państwu przepiękny wiersz mówiący o wielkiej miłości do cieszyńskiej ziemi. Wiersz, który napisała Emilia Michalska, prucheńska poetka. Jestem przekonana, że gdyby żyła obecnie, na pewno byłaby też laureatką, ale pożegnaliśmy ją w 1997 roku. A zatem w hołdzie Emilii Michalskiej, wielkiej poetce tej ziemi, ale też w podziękowaniu Państwu za to, że tak wiernie towarzyszycie nam co roku 11 listopada tu w Cieszyńskim Teatrze. Dedykuję Państwu wiersz zatytułowany Moja Ziemio.
Cieszyńsko, ziemio moja, ty rajski łogrodzie, kajse grunie i lasy, w świętej Wisły wodzie, jako dziewki w zdrzadełku, przeglądają gęby. Kaj na gruniach z daleka widne łyse zręby, postrzód czornej zieleni beskidzkiego boru, kiedy słońce z niziutka świeci ku wieczoru, to na rębiskach onych iskierki zapalo, że zdają się jak złotym posute, kie z dala się podziwosz, to serce chyrą ci nabrzmiewo, a duszyczka z radości przeogromnej śpiewo twą krasą urzeczono, wzruszono, spłakano. Tu mi żyć i umierać, ziemię ukochano, roztomiło, przekrasno, rozkoszy zakątku, tak uśki być raj musiał na świata początku, kiedy go Pan Bóg stworzył i kie dnia siódmego utrudzony spoczywał. Rod z dzieła swojego. Tu Chio się urodziła, tu z dziada pradziada mój poplat się wywodzi, czy mu z duszy rada. Moja złoto ziemeczko, siedmiorako krasno, jako dunga na niebie, jak słoneczko jasno. Nie powiedzieć mi tego, co do ciebie czuję, jakoch ci z serca rada i jak cię miłujem.